Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier, witajcie na mojej chorej wyspie z waszym chorym komentatorem, czyli po prostu mną. I ja nazywam się Krupier, jakby kto nie wiedział, a jak ktoś wie, no to sobie to utrwa. Dobra, jesteśmy na mojej wyspie, tak jak już wszyscy dobrze o tym wiedzą, no przecież, no kto nie wie. Mamy tutaj kraba, który się już ugotował, tu już się chyba piek jakiś dłuższy czas. Okidoki. Dobra, dorzućmy sobie tutaj ziemniaczka i sprawdźmy, jak tutaj wyglądamy z narzędziami. Na początek, bo tam. Dobra, zapalniczkę odkładamy na swoje miejsce. Kokosy bierzemy, to bierzemy, to nam się przyda. Kludex też nam się przyda, ponieważ idziemy na wyprawę. Tak jest, idziemy na wyprawę. Musimy... Znaczy nie, ja ten dom już jakoś skończę, ale to na spokojnie. Na razie on wygląda tylko fajnie z przodu, wiecie, że ktoś by tak przyszedł tego. Wow, ktoś tu naprawdę, kurde, mieszka jakiś, no, dobry architekt, a tu wchodzi i dupa! Płaszka, która już tutaj, nie wiem, smaży się na tym słońcu. Chodź tutaj, człowieku, bo ty się tu, kuźwa, nie opalisz w tym cieniu. Spokojnie, spokojnie, dobra, płaszka robi tu jak zwykle za dywan. Łóżko tutaj jest ten, a tu jest typowa prowizorka. Zobaczcie, tutaj jedynie co można mi ukraść, to aktualnie jedzenie, ale dobra, cicho, nie bijcie mnie. Zajebiście są tutaj liście ułożone, także jest spoko. Dobra, jak tam wygląda czas? Jest godzina 12:21, czyli znakomity czas, aby troszeczkę popodróżować po tej chorej wyspie. O, właśnie mi się krab ugotował, to już chyba wszyscy dobrze słyszeli. Dobra, nie chcemy tutaj żadnych rekinów, ani nic z tych rzeczy. Szczytujmy sobie troszeczkę grę, żeby popłynąć. Może, poczekajcie, obierzmy sobie jakiś kierunek, bo tak na ślepo to też, wiecie co? Tak zaczęliśmy płynąć w tamtym kierunku, to zacząłem zbierać te drewienka. Może tym razem obierzmy sobie troszeczkę i właśnie inny kierunek, bo popłyniemy sobie w ogóle w zupełnie innym kierunku, popłyniemy sobie bardziej na wschód od mojego domku. No teraz tak płynę w sumie tutaj na wschód, bo płynę teraz w tamto, znaczy tak, płynąłem tam, no to teraz przydałoby się zobaczyć, co się tam kryje. Zobaczymy, czy coś będzie ciekawego. O, chyba spadnę z tego pontonu. No nie będę szalał, no bo wiadomo, jak to jest. No i będziemy szukać jakichś ciekawostek, tak? Jak widzicie, ktoś, kto jest spostrzegawczy, życie mi zaczyna rosnąć. No, by nie spadało. I żebym nie natrafił na jakiegoś rekina, bo niestety bandaż już został zużyty. Płaszczka! Czy chcemy drugi dywan? No, niekoniecznie. Nie chcemy drugiego dywanu, mamy jeden dywan, nam starczy. Chcemy za to inne ciekawostki, inne rzeczy, inne jakieś takie, wiecie, lepsze rzeczy, boże. Co to? O Jezu, to nie. Nie chcę, ciebie nie chciałem spotkać. Szukałem słowa, kogo chcę znaleźć, a właśnie tego nie chciałem znaleźć. O, no i proszę, mamy drugą wyspę. Czekajcie, tak żebym się nie zgubił. Okej, no to płyniemy sobie na tę wyspę. Mam nadzieję, że znajdziemy tam jakiś fajny okręcik, który możemy sobie wyeksplorować. I to cały, uwaga, podkreślam słowo, cały wyeksplorować, żebyśmy znaleźli tam masę różnych ciekawostek. Po drewno oczywiście przyjdę, bo drewno to mi jest teraz tak potrzebne. No, mocno mi jest potrzebne. Coś tu jest? Nie, tu jest tylko dużo jakichś kamulców. Rybki sobie pływają. Ale rybki nie są aż tak mi potrzebne jak na razie. Jak widzicie, mam tutaj dwa jakieś wraki. No, może być ciekawie już na sam początek. Uwaga, wyskakujemy stąd. Ale ja tu musiałem być. No ja tu już byłem. O, nawet mam kokosa. A tego kokosa to ja sobie chętnie rozwalę, no bo ja takich rzeczy to akurat nie marnuję. Chce się pić? Nie chce się pić. Nie chce się pić, ale i tak się napije, no bo zawsze nawet trzeba uzupełnić w razie W. Dobra, to sobie wyrzucimy. I tego kokosa sobie chętnie weźmiemy, no bo czemu nie? Zawsze jedzonko się przyda. Pyk, pyk i sobie nawet zjemy. Raz, dwa. Jest full i nawet życie też już zaraz będzie full. No to rozumiem, że... Aha, to jest ta wyspa. Okej, dobra, już wszystko rozumiem. Już wszystko teraz czaję. No już tutaj byliśmy. Tutaj chyba znaleźliśmy, wiecie co? Tu znaleźliśmy... czekajcie, tak żebym nie zginął. Tu znaleźliśmy chyba te szmatki. Dobra. No, widzicie? Tak popłynąłem trochę z dupy. No ale trudno. Popłyniemy sobie tym razem tak... Jak jest ta moja palma, to popłyniemy sobie może... Może tak. No jakaś dłuższa wycieczka, co nie? Zobaczymy, co się będzie tam kryć. Cały czas tak sobie obserwuję. Nie mam kompasu, ale pamiętam na 110 bodajże był mój domek. W razie co, no to jakoś się tam znajdę, nie?
Ale wiecie, bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? Przydałaby się jakaś tutaj, wiecie, muzyczka, taka właśnie jak jestem na oceanie, żeby mi się nie nudziło, ale gdzie tam autorzy jeszcze nie pomyśleli o tym, że komuś może się nudzić na środku oceanu i potrzebuje odrobinę muzyczki. No ja bym potrzebował, no nie wiem jak wy. Dobra, sprawdźmy jak tutaj wyglądamy. Tu jest Rekin, od Rekina trzeba uciekać jak najdalej, bo jak nie uciekniesz jak najdalej, to możesz być bardzo blisko niego. Gdzie jest ten Rekin? Nawet nie chcę w sumie wiedzieć. Dobra, no to jak? Na którą płynęliśmy? Na tamtą chyba, nie? Coś takiego, dobra, szczytujmy troszeczkę grę, uwaga, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces. Gro, przypozwalisz, o, dziękuję bardzo. Ale kawałek jest ta wyspa, nie? A tak muszę, wiecie, ale szczyty, kurde, jeszcze 10 przyjaciół weź. Jak jednego było za mało, później znowu jeden to też za mało, to trzeba dwa rekiny wziąć, a czemu nie? Dobra, to moja wyspa jest mniej więcej w tamtym kierunku, czyli cyk i cyk, dobra, no już wszystko będę wiedział. Tak mniej więcej mi się wydaje, no jak nie trafię, no to trudno, no to się zgubię i będzie dopiero jazda. Ale mam nadzieję, że tak szybko nie zginę, no dopiero, no jeszcze chyba w połowie nie jestem, a już mówię dopiero, jestem w jakimś tam... momencie, ja pitole, ta wyspa wydaje się tak bliziutko, no to sobie na wyciągnięcie łapki, ale... Ale no nie jest. A co do łapki, jeżeli wam się odcinek podoba, to możecie w każdej fajnej chwili możecie zostawić zajebistą łapkę, która na pewno pomoże mi w tworzeniu kolejnych odcinków z tej chorej serii i na mojej chorej wyspie. No jeżeli wam się podoba, to wiadomo co robicie, co robić? Zostawcie po prostu lajka na dole. Zobaczcie, ja już dosłownie odjeżdżam od mojej wyspy. To mi się zaczyna nie podobać. O, jak ja nie lubię tego momentu, kiedy patrzę się w innym kierunku i nagle tracę, wiecie, całą orientację, gdzie ja jestem. Ja pitole, jak ja się ludzie zgubię, to mamy troszeczkę przesrane i rekin po prawej. Nikt mnie nie widział, nikt mnie nie słyszał, chyba, jeżeli... No ja... O, no już myślałem... Ło, to jakaś większa wyspa. To może być ciekawe. Bo już widzę tutaj wystający dzyndzelek. To też świadczy o czymś, że tu może być o obficie. No może nie, ale zobaczymy. Dobra, życie rośnie, wszystko jest w porządku. Wow. Co to jest to czarne? Jakaś rybka? Widzicie to? Co to jest? Kurde, nie wiem co to jest. Dobra, czyli tak, moje ogólnie duperele to będą gdzieś to... Jezu, jak się zlękłem, myślałem, że to kuźwa jest jakiś wyrastający żółw morski. Uff, ja już mam fantazję. Dobra, ale wiecie co? Chodźmy może na tą wyspę, zwiedzimy sobie ją. Zobaczymy, co jest tutaj ciekawego i wrócimy tutaj do tego. O, tu jest taka fajna zatoczka, wpłyniemy sobie tutaj, dlaczego nie? O, super, świetnie, tak jest. Okej, to ułożymy sobie tutaj. O, tak wiecie, przelecimy sobie tą wyspę, zobaczymy, co jest tutaj ciekawego. To jakieś standardowo drewienka. Drewienka będą na... O! I mamy pierwszy, a nawet dwa... Pierwsze te wraki, oczywiście wraki. Mamy Jukę. Juka też jest fajna. I mamy co? Toolboxa. Nie, hardcase'a, sorry. Wow! Gogle! Are you now permanently... Ja pierdziel, to co, mogę teraz pływać w goglach? Będę widział więcej? A nie, tu nic nie ma, nie? Czy nie widzę? Nie, nie ma tu nic. Wow, to co, będę widział bardziej pod wodą? To jest o to chodzi? A mi się wydaje, że widzę tak samo. No nie wiem, już nie mogę chyba tych gogli zdjąć. No ale dobra, zawsze coś. No, no są gogle. Tego jeszcze nie miałem. Dobra, tu jest rekin. Z nim się to akurat znam bardzo dobrze. No jak widzicie, słoneczko zachodzi. Ja pierdzielę, tam jest kolejny statek, kolejny rekin, nie? Tam już widzę coś też jest i zaraz też znajdę rekina. Wow. Ale super, że są dwie rzeczy, a nawet ten kurczę też coś jest, ale to jest chyba taka wysepka, wiecie, to raczej to nie będzie to. Płaszczka. No, płaszczek teraz więcej, nie? O, jeszcze tutaj jest coś. No, ja bym to kurczę wyeksplorował z samego rańca, ale no niestety nie wiem, czy mi się to uda tak, jakbym chciał. Hardcase, uwaga, co w nim? No nie wierzę, no co, pusty hardcase? Aż tak? No pusty, bez jaj. Nie ma tu nic. Jaki troll, nie? Ja tutaj, no zobaczcie, no nic nie ma, no puste. Szkoda, że tych hardcase'ów nie mogę brać, wiecie, żebym mógł chował tam mój ekwipunek. Żebym mógł chować tam mój ekwipunek. Bo i ta składnia czasami mnie zaskakuje. Dobra, słuchajcie, przydałoby się tu zrobić wyrko, żebym mógł po prostu pójść, żebym mógł usnąć sobie, tak? Nie pamiętam, co tam było do wyrka potrzebne, ale w razie był mam latarencję.
Zbieramy wszystko, co tutaj jest. Może się uda z tego. Pamiętam, że tam były potrzebne na pewno. No, na pewno drewno. Chyba liście, z tego co pamiętam. Ale to ogarniemy. Dobra, czas odpalić. O, ale se zrobił tutaj domek, kraby. Zwiedzimy sobie to, tylko. Nie, kamienie do łóżka to tak nie bardzo. Ale na pewno drzewko bym musiał ściąć. Jedno drzewko bym musiał ściąć. Ja pierdzielę, ja się tak cały czas obawiam, jak my nie znajdziemy drogi do domu, nie? To będą dopiero jaja. Dobra, no ale no cóż. O, tu mam kolejnego patyczka. No i zetnijmy sobie. Które lepsze? No może to, bo to jest takie mniejsze. Dobra, zetnijmy sobie, szczytujmy sobie tą siekierkę. No, ale szybciej, 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 szybciej. To już powinno być ścięte, chłopie. O, tak jest. Dobra, dziękuję. O, i tutaj sobie położymy, będzie świetnie. A, czemu ja się tu zaplątałem? Czekajcie, bo tu chyba były kokosy. Wow, nawet zobaczcie, czy kokosy, to będziemy bardzo głodni. Znaczy bardzo na jedzenie oczywiście. Będziemy bardzo na jedzeni. Czekajcie, gdzie jestem, to moje drewienka. Gdzie się tu chyba położyłem, czy nie? Tylko dwa miałem? Nie, no nie wierzę, no miałem ich chyba więcej. A, są tutaj, dobra, widzę. Dobra, jak wyglądam z jedzeniem? A, wszystko, wow, nawet życie mam pełne. Kurde, dawno tego nie widziałem. Przez jakieś 10 odcinków chyba nie wiedziałem, żebym miał życie pełne. Ale dobra, spoko, spoko, nic nie mówię. Nic nie mówię, żeby mi później nie spadło życie. No, żeby później nie było życie, czemu nie rośniesz. Dobra, czyli mamy już nasze patyczki i zbieramy nasze liście. Uwaga, pyk. Pyk i super. Dobra, mamy coś takiego. Zbierzmy sobie to. Dorzucimy tu. I możemy bed. Nie, campfire. Kurde, coś tam było jeszcze potrzebne. I jeszcze to. A może więcej? A może młotkiem muszę to zrobić? Cholera, już wie. Zapomniałem. No kurczę, bez kitu. Zapomniałem. Z tym łóżkiem to ja ciągle mam problemy, wiecie? Dobra, zetniemy jeszcze taką partię tych patyczków. O, kokosik oczywiście, chętnie. Zrobimy coś takiego, że zetniemy z tej strony. Tak jest. Cheatuj ładnie. Musimy, o właśnie, drewienko jedno chapnąć i dorzucimy tam. No come on, no co jest, no kurczę, pierdzieli się z tym drewnem, jakbyś ciul wie co robił. Dobra, dorzucimy kolejną partię tutaj liści. No, świetnie. Dobra, tutaj dorzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery, cyk. Nie, czyli wychodzi na to dwie rzeczy, albo lina, albo młotkiem. No bo nic innego. A Yuka tu gdzieś tam, a czy tam dalej widziałem Yukę? Mam miejsce na Yukę? Będę mieć, spoko. Jeszcze się okaże tak, że wiecie, znajdę wszystkie potrzebne przedmioty, zrobię łóżko, a tu patrzymy, cyk, i wstaje nowy dzień. Yuka była gdzieś, pamiętam, z tej strony, ale tak może znajdę jeszcze jedną. Gdzieś tu była, nie? Yuka. O, tu jest Yuka. Cyk i cyk. Dobra, mamy dwie linki. I teraz tak, gdzieś tu powinna być jeszcze jedna Yuka, a jak jej nie znajdę, to będzie źle. Jest Yuka, patrzcie, powiedziałem Yuka i mam już ją przed samym nosem. Super, żebym tak miał wszystkie przedmioty, które sobie powiem, na przykład chciałbym to i mam to przed nosem. Chciałem Yukę i miałem ją przed nosem. O, kamyczka też sobie zbierzemy dla zasady. Dobra, i co my tu mamy? Rzućmy to wszystko. Kurde, ja z tego powinienem zrobić łóżko już takie królewskie, wiecie. Jest i bed, 6 sticków, mogłem przeczytać dokładniej. Mamy bed. I śpimy, rzućmy sobie to łóżko i śpimy sobie na kamulcach, wiecie. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądać. I śpimy i mamy nowy poranek i tyle przedmiotów tam zostało. Nie chcę ich brać, no bo takie coś to mogę sobie zgarnąć. Ale w razie co, to sobie ustawię strzałeczkę, że na moją wyspę mniej więcej musiałbym się tam kierować. I raz, dwa, trzy sobie wezmę. I ustawię sobie takie, wiecie, strzałeczki. W razie W, jakbym się kiedyś zgubił, zostawię sobie coś takiego. O, coś takiego sobie zostawię. Pyk. Taką dużą strzałeczkę zrobimy. Że w tamtym kierunku, znaczy, no w tam, no może to sobie zostawię. To zrobimy coś takiego i te kamyczki. O, w razie W, jakbym coś potrzebował. Chociaż nie, a nie, już nie mam miłki, nie? Czy mam? Powinienem mieć, nie? Bo tam mi trochę chyba zostało. Czy cztery były potrzebne? Chyba cztery, nie? Bo tak to bym ją, kurczę, tu miał, ale nie mam. Dobra, zobaczmy. Uuu, życie pełne, ale niestety jedzonko i pitku potrzebne. Dobra, jak to wyglądamy? Okej, czyli musimy parę tam kokosów rozwalić. Dobra, ale to nie ma żadnego problemu, nie? To jest właśnie przesrane, że
Tak, schodzi przez tą noc tyle. Dobra, tu mamy cyk. Tu cyk. Bierzemy to. Chlipiemy środek, czyli raz. Wyrzucamy. Chlipiemy dwa. Cyk. Wyrzucamy to, dajemy to i pyk. Dajemy to, nie? Ja też, kurde, mam fajne to nazewnictwo tych przedmiotów. Dobra, mamy dwie połóweczki kokosa i znowu dwie połóweczki kokosa i to samo serwujemy sobie na śniadanko, czyli cztery połówki kokosa na śniadanko. Dobra, i cyk. I mamy full? No, mamy full. Szkoda, że nie mogę łóżka zabrać, nie? Bym sobie tak transportował z tym łóżkiem, gdzie... Ty, ja w ogóle mam tego kraba, nie? Ja muszę zobaczyć, czy on jest upieczony, czy nie. Cooked crab. O, to zajebiście. To jest takie moje awaryjne jedzonko. Ja pierdzielę, chłopie! Czy ty musisz mnie tutaj denerwować? Chociaż, wiesz, fajnie by było, jakbym cię, wiesz, no... Nie! Fuck! Sorry! To moja wyścigówka się trochę popsuła i mnie sama wyrzuciła z tego. Nie wiem, co się stało. O, patrz, co się dzieje! No zobacz, tańczy sama! Widzisz? To nie ja! To nie ja chcę z tą walczyć, tylko moja wyścigówka jest taka. Patrzcie, i deszcz mnie jeszcze zastał. Patrz! No czego ty... Patrz! No zobacz, co się dzieje! Ty, no ewidentnie! O, skurwasyn! Widzisz, co narobiłeś? Widzisz? O, cholera! Wiecie co? Będziemy musieli chyba przenocować tutaj, bo nie widzę siebie, żebym wyszedł. No patrzcie! Dobra, nie, bo ty ewidentnie jesteś głodny i to chyba bardzo głodny. Jesteś głodny na moje małe ciało, bo jestem wychudzony na tej wyspie. Bo jem całe kokosy. Pasio mnie wąt stąd, ty kurde! Wiecie co? Nie, naprawdę, no zobaczcie, no w taką pogodę nigdzie nie wyruszymy. Musimy ogarnąć sobie coś tutaj na tej wyspie. Musimy znaleźć sobie jakieś zajęcie na tejże wyspie, ponieważ warunki pogodowe nie są w stanie nam jakby pomóc w dalszej eksploracji. Ale jak to kiedyś powiedziałem, nie ma ryzyka. O, jest Yuka. Przecież nie rozwaliłem. O, whatever. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak to mówią, ale kuźwa, jak tutaj walczyć z ryzykiem, jak tutaj jest ciemno jak w dupie u murzyna. No ale oczywiście, o, spokojnie. Ich. No nic, no trzeba znaleźć jakieś zajęcie, nie? W razie bu zrobiłem sobie strzałeczkę, że do mojego domu w tamtą stronę. Tylko, że ta pseudostrzałka troszeczkę... O, to jest spokojnie, koleś. Ta pseudostrzałka musi, o, tak w miarę iść prosto. Dobra, spokojnie. Jest tutaj w miarę prosto i tutaj... No dobra, będę wiedział, jak tutaj iść. Dobra. Trochę się cykam, nie? Nie powiem, że nie, trochę się cykam. Dobra. Robię to tylko dla was. A wiecie co? W razie W sejwika walniemy. Bo ja chcę chociaż tylko tutaj do tego cypusia, tego malutkiego tutaj. Chcę wyeksplorować tam ten stateczek i chcę zobaczyć, co jest pod spodem. Zawsze mogę latarkę, ale nie wiem, czy to pomoże mi. O, fucking shit! Ja już nic nie widzę. Nie, dobra, cicho, jeszcze widzę. Jest spoko, jeszcze widzę. Dobra, tu się zahaczamy, ale kuźwa, ja nie wiem, jak mam tu wpłynąć. Chociaż, czekajcie, nie, powinien dać radę. Będzie tak mi się wydaje, że powinien dać radę. Gorzej, jak spotkam rekina, to już mam przesrane. Ale w razie W mam save'a, ale bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? Ja pierdzielę, co ja robię? No ale dobra, no trudno, uwaga. Co ja robię? Ale creepy. Ja pierdzielę. Toolbox, otwieraj to, chłopie. Czemu tu nic nie ma? Ja chcę wypłynąć. Dobra. Czemu tam nic nie było? Jest siekiera. Co to jest, nie wiem. Maczeta, dobra. Ktoś mi powiedział, że mogę być duży pod wodą, ale... Ale ja już jak słyszę, jak moja postać się topi, to ja już wam nie ufam. Uwaga, płyniemy niżej. Tu gdzie... Co ty już? Ej, no co jest z moją postacią? Ona jest jakaś głupia? Czemu ty się już topisz? Czekaj. Ale to już mi się tam topiła. Trochę życia straciłem, ale i tak już nie mam miejsca. Zobaczcie, mamy karburator, coś takiego, nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem. I mamy kolejny fuel tank. Tam powinienem jeszcze zajrzeć pod spód. Nie wiem, czy tam zajrzałem. No ale kurczę, no zjem tego kraba. Będę miał wtedy jedno miejsce wolne.
Uwaga, mam siekierkę, to jest bardzo dobra informacja. Dobra, uwaga, pływam tam jeszcze raz, ale creepy, bez kitu. Mówię wam. Dobra. Powinienem jeszcze zajrzeć tutaj, engine tu jest. Jeszcze tu, szybko. Maczeta i wypływamy stąd. Dajesz do góry, dajesz, jacuś! Dajesz, jacuś! Do pontona, dajesz do pontona. Cyk, 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 cyk i jest! Zobaczcie ludzie, to jest dobra wyprawa, to jest jedna z najlepszych moich wypraw. Dwie maczety, mamy ten carburetor, nie wiem co to jest dokładnie, ale to jest czwarta część do silnika, a nasz fuel tank to druga część do silnika, mamy engine, czyli pierwsza część do silnika i będzie nam brakować tylko ostatnia część do naszego silnika, który stworzymy. Tyle, że no niestety nie dzisiaj, nie teraz i raczej nie w tym odcinku, ponieważ jest taka do dupy pogoda, że o kant dupy tą pogodę. Ale zobaczcie, zrobiliśmy kurczę fajną misję, aż normalnie mam ciarki, no bez kitu, creepy była ta misja, bo misja pod wodą, widzieliście, że już tonąłem, czyli moment grozy był, ale spoko, daliśmy radę, mamy wszystkie nasze przedmioty, co chcieliśmy stamtąd, ogarnęliśmy. Tam w ogóle miałem, coś tam miałem, ale... Nie wiem, flara czy coś takiego, czy... Nie, nie, coś tam miałem, ale już to chyba założyłem. Wiecie co, ja sobie po odcinku... Znaczy, wy możecie to sobie śmiało, wiecie... Cofnięcie sobie to, zobaczycie. Coś tam zdobyłem. Nie wiem dokładnie, co to było, ale coś tam zdobyłem. Dobra. No to cóż, na tej wyspie to sobie sejwika walnę. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Kochani, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Ja jestem Krupier i jeżeli odcinek wam się spodobał, a wiem, że się na pewno wam spodobał, bo odcinek był przekozacki, no zobaczcie, w taką dupną pogodę osiągnęliśmy tyle. O, kokosy, mogę was ściągnąć na koniec odcinka? No pewnie, że mogę. Tyle dosięgnę. Moje łapki są takie duże, że nie pytajcie. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka na dole, oczywiście komentarz, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku, jeżeli coś chcecie, jeżeli nic nie napiszecie pod tym, w tym temacie, to i tak przygotuję dla was coś naprawdę zajebistego, a jeżeli nie wiecie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, to chociaż skomentujcie tenże odcinek, bo dla mnie to jest naprawdę dużo, oj uwierzcie, jest to dla mnie dużo. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, oj sorry, że puknąłem tutaj w klawiaturę, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał, bo naprawdę warto. Na razie, trzymajcie się, cześć! No, kurde, no nie wychodzi tak, już mam dosłownie tak suche gardło, że nie wychodziło, aż muszę się napić. O, trochę wyszło, nie? Na razie, uuu!